Dzień dobry, z tej strony Mr. Transmetal 666, znowu nadaję. Witajcie, fani wszystkich znanych marek, zabawek, figurek itd. itp. Z tej strony Mr. Transmetal 666. Witam wszystkich youtuberów i youtuberki. Chyba, nie wiem, czy to dobrze odmieniłem. Nieważne. Jeden z moich fanów kiedyś poprosił mnie, żebym mu pokazał i zrobił wideo, taką krótką prezentację figurek ze świata DC Universe Bave, czyli zbuduj, znaczy inaczej, zdobądź i zbuduj figurki. Ja to tak nazywam, Bail Out Figures. I tak, drodzy Państwo, oto jest moja skromna, malutka kolekcja figurek Bave od DC Universe. Wszystkie te moje figurki były już kiedyś, były recenzje na moim kanale. Jeżeli ktoś nie widział, to bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. I oto figurki w całej swojej okazałości. Tak. I na końcu jeszcze niestety ten pan Acrillo jest niestety niekompletny w 90%, ale myślę, że wybaczycie mi to. Bane. Bardzo fajna figurka. Apocalypse. Wiecie, zapomniałem, jak gość się wabi. Nie pamiętam, po prostu nie pamiętam. Kurde. No nie pamiętam. Przepraszam bardzo, ale zapomniałem całkowicie. Coś na T chyba. Trelex, nie wiem, nieważne. Czerwona ruska rakieta. Red Rockets. Rufianin, bardzo fajna figurka. Toy Collections Club, to też świetne mają figurki, taka fajna linia wyszła. No i Strip chyba bodajże, naukowiec, który zbudował sobie zbroję i postanowił walczyć ze złem. I ma jeszcze fajną córkę. Taką też jakby trochę czarną księżniczkę, która z laską latała. Także dwie laski w jednym. No. Oto moja skromna, malutka kolekcja figurek Bave'd. No, to tyle. Króciutko, zwięźle i, że tak powiem, na temat. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia.